na jesieni ubiegłego roku wprowadziliśmy nową serię ciągników, czyli Valtra serii N. Ciągnik od razu uzyskał prestiżowe tytuły, takie jak ciągnik roku, jak maszyna roku. W tej chwili prezentujemy to szerszej publiczności tutaj w Polsce. Ciągniki serii N to 6 modeli od 105 do 185 koni mechanicznych. Ten, który jest za nami, to jest ten model 114, model Eco Power, czyli wracamy do naszej technologii w ciągnikach czterocylindrowych. Eco Power, czyli bardzo duży moment obrotowy przy obrotach silnika 1200 obrotów na minutę, a maksymalne obroty jego pracy to 1800 obrotów na minutę. Jaka moc silnika? To jest ciągnik o mocy 124 koni mechanicznych, jeżeli mówimy o mocy podstawową. W trybie transportowym jest 10 koni więcej. Zauważamy radykalny spadek, tak, sprzedaży kombajnów, szczególnie w małych wersjach. Rolnicy czekają na fundusze. Przypuszczam, że jestem przekonany o tym, że to jest główny powód. Kombajny flagowe, czyli ten, który stoi za nami, rynek tych kombajnów jest ustabilizowany. Informacja o braku dopłat dla rolników powyżej 100 hektarów powoduje, że rynek jest stabilny. Tak. Mamy serię maszyn, serii przyczep, czyli seria T711, T710. To są przyczepy 6 do 14 ton. Drugim typem maszyn są rzutniki obornika. Też mamy od ponad 3 modele. Jednym reprezentowanym dzisiaj na wystawie jest Viking. To nowy nasz wyrób. Bardzo, bardzo maszyna, bardzo mocno, można powiedzieć, wyposażona, bogato. Tak, ma system WAG, już ma do precyzyjnego rozsiewu obornika. Zasuwę z tyłu do pokazywania, otworzenia klapy, miernik. Jest również nastawki unoszone hydraulicznie. Także maszyna przenoszona do takich gospodarstw już o większej powierzchni po prostu. Najczęściej klienci kupują, oczywiście jest Amatron 3, czyli jest to komputer, który obsługuje, ma możliwość obsługowania GPS-a i licencję do tego, która w Amazonie nazywa się GPS Switch, czyli jest to automatyczna regulacja szerokości roboczej. Mówiąc wkrótce, pokrótce, wjeżdżając w kliny, czy jakieś zawężenie pól, automatycznie rozsiewa, czy też opryskiwacz będzie wyłączał sekcje, czy też poszczególne dysze. A jeszcze wspominając, od tego roku firma Amazon wprowadziła bezstopniową regulację szerokości roboczej, jeśli chodzi o rozsiewacze ZATS. Tutaj w ofercie właśnie posiadamy takie nowe sterowania, które są robione tylko dla naszej firmy i są bardzo proste w obsłudze, posiadają proste menu, no i tutaj precyzyjnie sterują nam dawką oprysku. I tu na przykład, tak jak tutaj widzimy, taką naszą nowością i jest taki komputer, który precyzyjnie steruje dawką oprysku. Jest to Command 190 Hydro, które ma w swoim panelu sterowanie hydrauliczne, tak jak tutaj widzimy, i precyzyjne sterowanie cieczą. I tutaj ustawiamy, prawda, ilość litrów na hektar i bez względu na to, z jaką prędkością jedziemy, komputer ten nam wypryskuje daną wydajność do hektara.
Jako Euromilk głównie skupiamy się na żywieniu, tak? I widzimy tendencję, że jednak Euromilk po dojeniu zaczyna się coraz bardziej specjalizować w żywieniu. I tu widzimy taką silną tendencję, że coraz więcej mamy zainteresowania wozami paszowymi. To jest główny dział naszej działalności, wozy paszowe. Natomiast my nie poprzestajemy na wozach paszowych. Zaczynamy też jakby automatyzować żywienie całe, czyli roboty paszowe i do tego automatyczne żywienie. Automatyczne żywienie, na którym teraz pracujemy. O robotach i automatach może za chwileczkę. Proszę powiedzieć, jakiego rodzaju wozy paszowe cieszą się wśród podlaskich rolników, nie tylko podlaskich, największym zainteresowaniem? Podlasie jednak, że tak powiem, największe zainteresowanie jest dziesiątką, tak? 10 metrów sześciennych, bo to jest taka jednoślimakowe, ponieważ to są klienci, którzy posiadają około 50 krów, plus minus, tak? I takie wozy paszowe cieszą się jakby największym zainteresowaniem, tak?